Po kilku chwilach poczułem bardzo silny, gorący wiatr dookoła, wypełniał całe miejsce. Byłem w szoku, bo wiatr poruszał drzewa, liście, a płomień świec nawet nie drgnął. Wyglądał jak żarówka, nie poruszał się. Jesteśmy na tyle odporni, żeby pozostawać w tym regionie ogarniętym wojną. Moglibyśmy mieć własne armie, czołgi, samoloty i zacząć z nimi walczyć. Ale to nie jest rozwiązanie. To nie jest to, czego naucza nas Jezus. Naszym gościem jest Raymond Nader, chrześcijanin, maronita, libański mistyk, ojciec trójki dzieci, który doświadczył objawienia świętego Szarbela. Witamy w Polsce, witamy w EWTN Polska. Dziękuję bardzo. Czy możesz nam opowiedzieć o świętym Szarbelu? Kim jest ten człowiek? Święty Szarbel był zakonnikiem. Żył w latach 1828-1898 w Libanie. Żył w Zakonie na terenach Libanu. Był eremitą. W Zakonie był przez 16 lat. Następnie żył pustelniczo kolejne 23 lata. Zmarł w roku 1898. Jego ciało okazało się cudowne, ponieważ wydzielało czerwony płyn, mieszankę potu i krwi. Trwało to przez 65 lat, do roku 1965, czyli roku jego beatyfikacji. Do dziś czujemy jego niezwykłą obecność w Libanie. Jakie jest przesłanie świętego Szarbela? Głównym przesłaniem świętego Szarbela jest podążanie za Jezusem Chrystusem. Wzywa wszystkich chrześcijan do bycia prawdziwymi chrześcijanami idącymi za Jezusem. Wzywa do życia słowem Bożym, sakramentami dopinguje ich, żeby byli silni, odważni, żeby głosili Jezusa całemu światu. A jakie przesłanie ma Święty Szarbe dla Polski? Takie samo. Jego przesłanie jest uniwersalne dla wszystkich. Mam przekonanie, że Maronici odgrywają bardzo ważną rolę na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy jedynymi wolnymi chrześcijanami Możemy głosić słowo Boga, mamy swoje media, możemy mówić o Jezusie, możemy nauczać o Jezusie we wszystkich krajach arabskich otaczających Liban. Uważam, że Polska pełni podobną rolę. Dlatego często mówię, że Polacy to Maronici Europy, a Maronici to Polacy Bliskiego Wschodu. W dzisiejszych czasach wielu ludzi w Europie, zwłaszcza na Zachodzie, traci swoją wiarę, oddala się od Kościoła. Być może waszą rolą jako Polaków jest nowa ewangelizacja Europy, ochrzczenie jej na nowo. Czy doświadczyłeś cudu za wstawienictwem świętego Szarbela? Spotkałem się z nim wielokrotnie, jakieś 40 razy od 1994 roku. Żyję tym doświadczeniem aż do dzisiaj. Jak wyglądały Twoje spotkania ze świętym Szarbelem? Pierwsze spotkanie miało miejsce w Annai, w jego pustelni. Modliłem się w ciągu nocy. Był to mój zwyczaj od 10 lat, od 1984 aż do 1994 roku. Bardzo często odwiedzałem jego pustelnię i modliłem się zazwyczaj w nocy, po pracy. Pewnego razu doświadczyłem czegoś niezwykłego. Było bardzo zimno. An to bardzo chłodne miejsce. Leży około 1300 metrów nad poziomem morza, a było to w listopadzie. Modliłem się, czytałem Biblię w świetle świec, bo nie było tam jeszcze instalacji elektrycznej. Nagle poczułem podmuch ciepła, który stawał się coraz mocniejszy. Po kilku chwilach poczułem bardzo silny, gorący wiatr dookoła. Wypełniał całe miejsce. Byłem w szoku, bo wiatr poruszał drzewa, liście, a płomień świec nawet nie drgnął. Wyglądał jak żarówka, nie poruszał się. Na początku pomyślałem, że może mam halucynacje, więc postanowiłem dotknąć płomienia, żeby to sprawdzić. Zanim zdążyłem to zrobić, zostałem przeniesiony do jakby innego świata. Przestałem słyszeć, nie czułem mojego ciała. Tonąłem w ogromnym świetle, jakby w słońcu, ale to było inne światło, niepalące. Nie paliło mnie w oczy. Było bardzo mocne i silne, a jednocześnie bardzo łagodne i przejrzyste. Nie miało żadnego koloru, jak kryształ. Czułem czyjąś obecność. Powiedziałem, że chyba śnię, ale on odpowiedział mi, że to nie jest sen. To była rozmowa bez słów, bez głosu, bez żadnego języka – arabskiego, angielskiego, francuskiego czy polskiego. Wszystko było jednak dla mnie jasne, choć to bardzo dziwna forma komunikacji. Potem zacząłem zadawać pytania. Gdzie jestem? Z kim rozmawiam? Co się dzieje? Co to za światło? Tak naprawdę pytałem o to siebie. Objawił mi się na swój sposób. Nie podał mi swojego imienia, nie pokazał twarzy, ale pozwolił mi siebie odczuć. Czułem go tak intensywnie, w wyjątkowy sposób. Ogarnęło mnie bardzo silne odczucie. To było odczucie pokoju i radości, mnóstwa siły, miłości i czułości. Wtedy powiedział: To ja. Wtedy przestałem pytać, a miałem tylko jedno życzenie: Chciałem, żeby został, żeby nie odchodził, albo żeby mnie zabrał ze sobą. Byłem niewiarygodnie szczęśliwy. A on odpowiedział: Jestem zawsze i wszędzie. Wtedy powróciłem do siebie. Znowu byłem w pustelni świętego szarbela. Świece były zupełnie spalone. Kiedy spojrzałem na zegarek, okazało się, że minęło około 4,5 godziny choć dla mnie było to zaledwie kilka sekund. Była 3:45 nad ranem. A ja zaczynałem się modlić o 22:30. Od tego czasu wszystko się zmieniło. Stałem się nową osobą, z nowym spojrzeniem, z nową misją. Zostawiłem wszystko, oczywiście, poza moją rodziną. Oddałem swoje życie na służbę Jezusowi, mojemu panu i służbę Jego Kościołowi. Odszedłem z pracy, dołączyłem do Nursat Telelumier, katolickiej stacji telewizyjnej w Libanie, gdzie aktualnie jestem dyrektorem wykonawczym. Założyliśmy grupę modlitewną świętego Szarbela. Aktualnie dzielę moje życie między Annają i rodziną świętego Szarbela, a Nursat Telelumier. A teraz, kim dla ciebie jest teraz święty Szarbel? Bardzo trudno zamknąć go do jednej roli. Czuję, że jest wojownikiem Chrystusa, jednym z nowych apostołów Jezusa, jest moim towarzyszem, jest moim nauczycielem. Oczywiście, nie takim jak Jezus. Jezus jest zawsze najważniejszym nauczycielem. On jest przewodnikiem duchowym. Pokazuje mi, jak naśladować Jezusa. Są tutaj z nami relikwie świętego szarbela. Jakie to relikwie? Są to relikwie takie jak innych świętych mały kawałek z kości, ex ossibus. Mam też relikwie dla biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, krople krwi, która wypływała z ciała świętego Szarbela przez 65 lat. Mówiłem o tym wcześniej. Święty Szarbel jest znany na całym świecie ze swojej uzdrawiającej mocy. Jest uzdrowicielem. Mamy w Libanie olej, który jest rozprowadzany z Annai, sanktuarium świętego Szarbela. Z całego świata napływają dziesiątki tysięcy listów, w których ludzie piszą o uzdrowieniach za sprawą tego oleju i świętego szarbela. Święty szarbel jest dzisiaj znany właśnie z tych uzdrowień. Jak ludzie reagują na relikwie w Polsce, w Europie? Czczą te relikwie, chcą ich dotknąć, chcą doświadczyć mocy uzdrowienia. Czasami reagują za mocno, dlatego musimy trzymać wszystko na swoim miejscu. Przypominać, że ta moc płynie z Jezusa Chrystusa. On jest uzdrowieniem, On jest Panem, jest Synem Bożym. Każda moc bierze się z Jezusa, także moc świętego szarbela. Święty szarbel nie może nic zrobić bez Jezusa. On jest narzędziem Jezusa. Te relikwie są dla nas, żebyśmy mogli je czcić, żeby pomóc nam kierować nasze dusze do Jezusa. Pracujesz w libańskiej telewizji. Czy to dobre miejsce do mówienia o świętym szarbelu? W telewizji? Tak, to dobre miejsce do ogłoszenia Słowa Bożego, ale wiesz, że to niebezpieczne miejsce. To katolicka telewizja w Bejrucie. To katolicka telewizja mówiąca o Słowie Bożym, o Jezusie, o Świętych, o Kościele. To bardzo niebezpieczne w Bejrucie. Jako jedyni na Bliskim Wschodzie możemy to robić w nieskrępowany sposób. Jesteśmy na tyle odporni, żeby pozostawać w tym regionie ogarniętym wojną, ponieważ czujemy, że to nasz obowiązek, nasza misja, głosić słowo Boga w świecie arabskim. Jesteśmy jedynymi arabskojęzycznymi chrześcijanami. Muzułmanie są wszędzie wokół nas. Chrześcijan zostało półtora miliona wobec 300 milionów muzułmanów. My mówimy w ich języku. To potężne narzędzie do mówienia o Jezusie w języku islamu, języku arabskim. To dlatego uważam, że mamy ważną rolę do odegrania w Libanie. Chciałbym zmienić temat naszej rozmowy. Jak rozumiesz prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie? Tu nie ma nic do rozumienia. To fakt. To sytuacja, w której żyjemy na co dzień. Ten konflikt między religiami w Libanie, na całym Bliskim Wschodzie trwa od tysięcy lat. Tysiąc lat przed Chrystusem był konflikt między Żydami i Palestyńczykami, Kananejczykami, Semitami. Czytamy o tym w Biblii. Bliski Wschód jest jak wrzący kocioł. Zawsze mamy konflikty między religiami. Zaczęło się dwa tysiące lat temu między Żydami i chrześcijanami. Pierwszych prześladowań doświadczyliśmy ze strony Żydów i Rzymian, którzy byli ateistami. W VII wieku pojawił się kolejny problem wraz z przyjściem islamu. W islamie jest wiele odłamów. Są postępowe, które są w stanie zaakceptować chrześcijan, ale większość jest fanatyczna. Nie może znieść innych religii oprócz islamu. Mamy problem z tą częścią muzułmanów. Pochodzą z niej Al-Kaida, Daesh, ISIS i wszystkie te terrorystyczne grupy. Mamy problem nie z islamem jako takim, ale z tą częścią muzułmanów, którzy odrzucają inny punkt widzenia. Prześladowania na Bliskim Wschodzie są obecne od VII wieku, od pojawienia się islamu, a nawet wcześniej. W I wieku byliśmy prześladowani przez Żydów. W każdym wieku spotykały nas inne trudności. Aktualnie najmocniej dotykają nas ataki bombowe samobójców, którzy są islamskimi ekstremistami. To jest współczesny problem, któremu stawiamy czoło, także w Europie, USA i innych częściach świata. To dla nich nowy sposób mówienia światu o sobie. Musimy dalej robić swoje, głosić Słowo Boże. Mówić ludziom o Jezusie, pracować na rzecz pokoju, miłości, bo taka jest nasza wiara. Prześladowania, męczeństwo chrześcijan. Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji? Jak myślisz? Przede wszystkim nie możemy tracić wiary. Po drugie, musimy wytrwać. Po trzecie, nie odpowiadać przemocą na przemoc. Moglibyśmy mieć własne armie, czołgi, samoloty i zacząć z nimi walczyć. Ale to nie jest rozwiązanie. To nie jest to, czego naucza nas Jezus. Mamy tylko jedno rozwiązanie: głosić, kochać, służyć im, pomagać w poznawaniu Jezusa. Ponieważ gdyby tylko poznali Jezusa, przemoc by ustała. On jest księciem pokoju. Uważam, że to jest nasza walka i nasza wiara. Musimy iść naprzód, by przetrwać, być na tyle silnym, by głosić słowo Boże, tak by wszyscy muzułmanie, cały islamski świat poznał Jezusa. Musimy mówić im, jak budować pokój. Musimy sami przynosić pokój. To jest nasza misja. Musimy nawet przyjąć męczeństwo, bycie zabitym za wiarę, za wolność. To jest sedno chrześcijaństwa od samego początku: być jak Jezus Chrystus. Dokładnie, jak Jezus, jak męczennicy, jak święci. Macie tu w Polsce wielu świętych męczenników, podobnie jak my w Libanie. Ta sama wiara, ta sama misja. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Raymond Nader, maronita, libański mistyk i ojciec trójki dzieci, który doświadczył objawienia świętego Szarbela. Dziękuję, dziękuję EWTN Polska i z nadzieją patrzę na naszą współpracę i partnerstwo. Dziękuję.